Przedsiębiorstwo gospodarki odpadami ma nową sortownię. Kosztowała ponad 5 milionów złotych i była koniecznością. Do tej pory zakład mógł przerabiać 23 tysiące ton odpadów w ciągu roku. Teraz dzięki nowoczesnemu sprzętowi PGO zwiększyło swoją wydajność do 40 tysięcy ton rocznie. Było to konieczne, bo nowe przepisy mówią, że aby sortownia mogła działać, musi obsługiwać minimum 120 tysięcy osób. Miasto stanęło więc przed wyborem. Albo modernizacja, albo likwidacja. Na szczęście stanęło na tym pierwszym. Jak sortownia działa? No po prostu przyjeżdżają odpady, najlepiej jakby przyjechały odpady już wstępnie posegregowane, wobec tego powinna być selektywna zbiórka, no ale tak jest jak jest. Przyjeżdżają tu odpady, te odpady zostają wrzucane tutaj na tą linię, no i tutaj następuje sortowanie. Większość jest sortowane ręcznie, po prostu jest kabina, która jest 10-osobowa, 10 osób segreguje, w zależności tam każda osoba co innego odbiera z tych surowców wtórnych, no ale tutaj również jest sortowanie, najpierw jest sortowanie mechaniczne, jest to tutaj na tak zwanym sicie dyskowym. Jest to najdłuższe sito w Polsce w tej chwili, bo to jest nowość, które ma 8 metrów długości, 16 ton waży, zresztą Państwo zobaczycie potem. One rozsortowuje to wszystko, co jest powyżej 8 centymetrów, to idzie dalej do sortowania przez ludzi, natomiast poniżej idzie do biostabilizatora, do tego urządzenia, które tu my mamy. Mimo tego, że maszyna jest nowoczesna, nie pracuje całkowicie sama. Najlepsza maszyna to Kaśka i Maryna jest, także że tutaj jednak przebiórkę tej, to jednak za taką cenę to muszą ludzie przebierać. I tak dzięki nowoczesnemu sprzętowi pracę w PGO znalazło jeszcze 10 osób. Miasto Suwałki będzie przygotowane do realizacji zadań, obowiązków, które wynikają z nowego systemu gospodarki odpadami. Jak zapewne wszyscy wiemy, od 1 lipca tego roku zmieniły się przepisy prawne regulujące kwestie zagospodarowania odpadów komunalnych. Miasto stało się właścicielem wszystkich śmieci, wszystkich odpadów komunalnych. I taka inwestycja, jaka została zrealizowana tutaj w naszej spółce PGO, jest to inwestycją, która wpisuje się w plan gospodarki odpadami województwa podlaskiego, według którego w Suwałkach powinna działać tak zwana regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych. Sortownia przeznaczona jest do przetwarzania odpadów zmieszanych i segregowanych. Będzie obsługiwać powiat suwalski i sejneński. Mimo dużo wyższych kosztów utrzymania PGO, prezes uspokaja. W przyszłym roku nie będzie żadnych podwyżek opłat. W maju 2012 roku Urząd Miejski sprzedał działkę u zbiegu ulic Świerkowej i Jana Pawła II. Miał tam powstać supermarket Intermarché. No właśnie, miał. Przetarg na plac o powierzchni 1,5 hektara wygrała poznańska firma Krokus. Cena, którą uzyskaliśmy za tą działkę, to jest 4 350 000 zł. No i mieliśmy zapewnienia od inwestora, że w tym roku zaczną się prace już budowlane. Póki co jednak od roku na działce nic się nie dzieje. Inwestor ma 3 lata na zrealizowanie inwestycji, a budowa pawilonów nie zajmuje więcej niż rok. W przypadku niewywiązania się z umowy poznańska firma zapłaci karę. No, przewidywaliśmy, że mogą być jakieś problemy i ustanowiliśmy właśnie w przetargu, że w wypadku rezygnacji z budowy czy opóźnień w budowie firma będzie płaciła karę w wysokości 400 tysięcy złotych. Przed rozpoczęciem budowy władze miasta muszą jeszcze zaakceptować projekt zagospodarowania tego terenu. W tej chwili czekamy na koncepcję architektoniczną, czyli wygląd budynków tego sklepu, i gdy znajdzie ono jak gdyby akceptację naszej strony, no to wtedy można będzie się starać o pozwolenie na budowę, ale na razie nie przedstawiono nam tej koncepcji architektonicznej, więc czekamy, co inwestor zrobi. Pamiętajmy, że ma być tam oprócz sklepu Intermarché także teren zielony, a la park oraz plac zabaw dla dzieci. Wszystko musi być jednak spójne z przyległym terenem i mieszczącymi się w pobliżu akwaparkiem i suwalskim ośrodkiem kultury.
Prawie 1000 osób wyruszyło do Wilna na 23. pieszą pielgrzymkę. Przed nimi do pokonania 270 km. Pielgrzymi wyruszyli w poniedziałek o 9 rano spod kościoła Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach. Drugi raz uczestniczę. Było moim marzeniem kiedyś pójść i dzięki koleżankom poszłam w tamtym roku i teraz idę drugi rok, a w tym roku... Idę 8 raz. Chodziłam często z Warszawy z niepełnosprawnymi, a teraz jestem pierwszy raz właśnie tej międzynarodowej. Do Wilna dotrą 24 lipca, gdzie wezmą udział w uroczystej mszy przed cudownym obrazem Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie. Te pielgrzymki łączą w tym wypadku też i narody, bo my idąc przez ziemię litewską, tam spotykamy się z mieszkańcami Litwy, gdzie też Litwini i Polacy bardzo nas tam serdecznie przyjmują, witają, a szczególnie Polonia Wileńska. Gościnność i serce ich jest niebywałe. Pielgrzymi poświęcają się w różnych intencjach. Proszą o szczęście dla dzieci, zdrowie czy też rozwiązanie problemów. Tam nie ma ciężko, tam zawsze się idzie do przodu, nowych ludzi, nowe doświadczenia, no i w modlitwie także. Jest coś wspaniałego. Tegoroczni pątnicy to osoby w różnym wieku, od najmłodszych po osoby starsze. Łączy ich jedno, wiara i chęć wspólnej modlitwy. Wszystko dlatego, że przyszli kierowcy chcieli zdać egzamin teoretyczny jeszcze na starych zasadach. Zwiększone zainteresowanie zaczęło się już w okresie jesiennym. Od września notujemy przypływ zdecydowanie większy kandydatów, przy czym no, ta kumulacja nastąpiła w ostatnim okresie, a więc od początku tego roku, a rzeczywiście ostatnie dni, czyli ten tydzień, to już była no, taka, można powiedzieć, jazda bez trzymanki. Dużo osób zgłaszało się na egzamin teoretyczny. W ostatnim tygodniu egzaminowaliśmy około 300 osób na egzaminach teoretycznych dziennie, a w sumie przeprowadzaliśmy nawet do 400 egzaminów, tak jak to jest w dniu dzisiejszym, gdzie mamy na liście zapisanych do przeegzaminowania 397 osób. Spowodowało to konieczność zatrudnienia dodatkowych egzaminatorów, którzy pracowali po 10-11 godzin dziennie. Myślę, że już po niedzieli ta liczba będzie znacznie mniejsza, także zresztą jest, choć mamy już pierwsze osoby zapisane też na egzamin teoretyczny. Ten egzamin teoretyczny po nowemu będzie zdawany przez pierwsze osoby już we wtorek najbliższy, czyli 22 stycznia. O tym, na czym będzie polegał nowy egzamin na prawo jazdy i jakie jeszcze zmiany czekają suwalski WORD, opowiemy Państwu w poniedziałek. W najbliższy czwartek w samo południe Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk organizuje kolejną manifestację. Tym razem będzie to koncert zatytułowany Gramy o obwodnicę. Blokady drogi krajowej nr 8 rozpoczną się o godzinie 9:00 trzygodzinnym protestem rolników. Następnie o godzinie 12:00 na skrzyżowaniu ulic Utrata i Przytorowa protestować będą mieszkańcy Suwałk. Gramy o obwodnicę, gramy o to, żebyśmy zostali zauważeni, żeby przez tę blokadę, muzyczną blokadę, może radosną tym razem bardziej niż przedtem, ale jednak blokadę miasta, żebyśmy byli zauważeni przez decydentów, którzy nam robią niespodzianki na każdym możliwym kroku, taką czarą goryczy, taką kropelką, która przelała tę czarę goryczy, jest publikacja w dzienniku Gazecie Prawnej, z której wynika, że my jesteśmy gdzieś tam w rezerwie, a jak Filip z Konopi wyskoczyła droga z Białegostoku do Kuźnicy Białostockiej na przejście graniczne. Przypomnijmy, że tamtejszą drogą przejeżdża około 4 razy mniej aut niż suwalską ósemką. Owszem, jest to przejście graniczne, ale to jest droga tylko na Białorusi, a nie lekceważę Białorusi, ale to jest kraj odosobniony, nie będący członkiem Unii Europejskiej. Natomiast przejście graniczne nasze tutaj i nasza obwodnica prowadzi do Litwy, Łotwy, Estonii, do krajów Unii Europejskiej i do Skandynawii. Porównanie jest oczywiste, nie ma co dalej mówić. W niecodziennej blokadzie wezmą udział zespoły Skaner, Akcent, Nocny Patrol, Basta, Beciaki i najprawdopodobniej Weekend. Będziemy grać, będziemy śpiewać, będziemy tutaj informować Państwa, tych, którzy jeszcze nie wiedzą, o co tutaj zabiegamy, a tym, którzy wiedzą, przypomnimy nasze starania, naszą drogę tutaj do tego wszystkiego. Jak mówią członkowie komitetu, jest to ich odpowiedź na żądania mieszkańców. Główne oczekiwanie jest takie, sparaliżować miasto Suwałki na możliwie najdłuższy okres czasu.
Metodologia i środki to już domena rzeczywiście Społecznego Komitetu. By działać prawnie, to nadal forma jest poprawna i zgodna z prawem i pokojowa, nie ma wątpliwości. A jeśli jest koncert, on jest przy okazji, Szanowni Państwo. Pamiętamy wydarzenia z 6 listopada, kiedy byliśmy bardzo skupieni, poważni, kiedy były znicze, kiedy był marsz milczenia. Teraz szukamy innego rozwiązania. Wystać na mrozie 4 godziny, proszę mi wierzyć, jest nie sposób. Nie chcemy zmęczyć Suwalczan. Nie chcemy ich zniechęcić. Wobec tego koncert jest jak gdyby uzupełnieniem pobytu tych Suwalczan, którzy przyjdą, tych, którzy tutaj też mieszkają. Liczymy też na młodych Suwalczan. Nie da się ukryć, bo jest to święto wiosny. Jak zapowiada Zdzisław Przełomiec, na czwartkowym koncercie się nie skończy, a komitet jest otwarty na propozycje i nowych członków. Nie mamy panaceum i złotego środka. Były spotkania, były wyjazdy, były interpelacje, były międzynarodowe również eskapady, były listy wreszcie podpisów. Pamiętamy to wszystko. Pytanie, co musiałoby się jeszcze stać? Oczywiście, że są propozycje i o nich z pewnością będziemy Państwu mówili. W trakcie tego spotkania zechcemy w ramach programu, o czym Pan Przewodniczący nie wspomniał, bo będziemy na bieżąco o tym mówili, prawdopodobnie zaczniemy zbierać być może życzenia po okres przedświąteczny, być może podpisy pod petycją do premiera w sposób czytelny, może bardzo kameralny i widowiskowy, ale też nie da się ukryć, że o tą widowiskowość chodzi. W czwartkowym koncercie zaproszeni muzycy wystąpią za darmo. My jesteśmy Społeczny Komitet, a oni społecznie dla nas grają, dla nas, czyli dla mieszkańców Suwałk. Doceńmy to, uszanujmy to. W dniu koncertu wszystkie drogi dojazdowe do skrzyżowania ulicy Przytorowej z Utratą będą zamknięte. Blokady potrwają aż przez 7 godzin i zakończą się o godzinie 16. Przy rozmowie o restrukturyzacji szpitala dyrektor Szałanda wspomniał, że czas teraz pomyśleć o załodze. Być może przełoży się to na zakończenie rozmów o podwyżkach między dyrekcją a pielęgniarkami i położnymi. Wczoraj po raz kolejny przedstawicielki pielęgniarek i położnych spotkały się z dyrekcją szpitala. To ciąg dalszy rozmów na temat unormowania czasu pracy i podwyżek. W zasadzie organizacje związkowe pielęgniarek i położnych miały jedno pytanie. Chodziło o czy podtrzymujemy chęć rozmów w czwartym kwartale odnośnie wzrostu wynagrodzeń, funduszu wynagrodzeń. Z naszej strony ta deklaracja złożona była już wcześniej. Podtrzymujemy ją i praktycznie na tym zakończyły się rozmowy. Postulaty sporu zbiorowego są dwa. Przeliczenie norm zatrudnienia na poszczególnych oddziałach i wzrost wynagrodzeń. No muszę powiedzieć, że bardzo spokojnie i w takiej dosyć przyjaznej, że tak powiem, atmosferze, bo wszystkim nam zależy na tym, żeby szpital funkcjonował jak najlepiej i świadczył usługi dla ogółu społeczeństwa. Doszliśmy do porozumienia, można to tak nazwać, że jak pan dyrektor będzie znał konkretne dane, konkretne kwoty, to w październiku siądziemy do poważnych rozmów o podwyżkach dla personelu. Pielęgniarki podkreślają, że kwota podwyżki jest do negocjacji, bo nie chodzi o dodatkowe zadłużenie szpitala. Żeby rozmawiać o konkretnych, musimy znać dokładnie sytuację finansową, jaką mamy w roku bieżącym, jaką przewidujemy na zakończenie roku oraz perspektywy finansowe na rok następny. Myślimy, że sytuacja finansowa po 3 kwartałach będzie na tyle stabilna, że możemy przewidzieć również wynik na koniec 4 roku. Na ostateczne decyzje trzeba więc poczekać do października, kiedy znany będzie wynik finansowy szpitala po 3 kwartale i wstępna perspektywa na kolejny rok. Rozmowy będą wtedy wiarygodne i możliwe do zrealizowania. Ewentualne podwyżki dotyczyć będą nie tylko protestujących pielęgniarek i położnych, a wszystkich pracowników szpitala. Na skutek protestu mieszkańców osiedla Korczaka nie będą dokonywane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego tej części miasta. Ratusz zamierzał poszerzyć tam ulice osiedlowe, ale za cenę wycięcia drzew i groźby trwałego zakłócenia spokoju mieszkańców. Ci się zbuntowali. Na skutek tego Czesław Renkiewicz podjął decyzję o zakończeniu działań mających na celu wprowadzenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Na tym spotkaniu pan prezydent podjął decyzję, że na czerwcową sesję Rady Miejskiej zostanie wniesiona uchwała w sprawie zakończenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Centrum, czy też osiedla Korczaka, ponieważ
i mieszkańcy są przeciwko wszelkim zmianom, i spółdzielnia jest przeciwko wszelkim zmianom, to dlaczego mamy ludzi uszczęśliwiać na siłę? Po prostu plan nie zostanie uchwalony. Plan zagospodarowania przestrzennego miał porządkować w rozumieniu urzędników przestrzeń miejską na osiedlu. Z racji braku porozumienia z mieszkańcami, spółdzielnią oraz wielu uwag do samego planu zagospodarowania, dokument ten nie zostanie zmieniony.